sunny day in Poland today, and we're up early because you were invited to the national TV show to speak about Poland and the Philippines. Please be seated. Thank you for having you. Thank you for inviting us. Of course. She calls me Matka Gosia. Mother Gosia. Yes. Że po kilku latach postanowiłaś wrócić z całą rodziną do swojej polskiej mamy. Oh, it was definitely their family, because to była z całą pewnością ta rodzina, ponieważ byli bardzo gościnni i bardzo wspaniale nam pokazywali historię i piękno Polski. Really, to jest oczywiste, ale chodzi tutaj ci, którzy Belle nas przekonała, abyśmy tu przyjechali, a my wybieraliśmy się do innego kraju. Jednak Belle powiedziała, że musicie najpierw przyjechać do Polski, musicie poznać moją rodzinę. I zauważyłam, że Belle jest tak kochana przez Małgosię i Gosia zaprosiła nas, żebyśmy... Ramon, co ci się w Polsce najbardziej podoba? The people here. Najbardziej lubię ludzi tutaj. Są bardzo... Second home. Są jak drugi dom. Pytanie do Belle. Belle, teraz musisz w jakikolwiek sposób przyciągnąć swoją polską mamę do was. Jakoś zaprosić. Yes, since we've landed here. Tak, odkąd wylądowaliśmy tutaj, to cały czas mówimy, musicie teraz przyjechać do nas, musicie teraz odwiedzić nas. Pokazywaliśmy zdjęcia naszych plaż, naszych gór, naszej rodziny na Filipinach. Także mówiłam, tak, musicie przyjechać i sprawimy, że poczuję się królową. Wow. Tak, jest. Jestem nadal w kontakcie z innymi Filipińczykami, których poznałam podczas Światowych Dni Młodzieży, a także z osobami innych narodowości. To było wspaniałe, kiedy parę lat temu tutaj przyjechałam i spotkałam członków z różnych krajów, którzy połączeni byli poprzez wiarę, poprzez wspólnymi rzeczami, pomimo różnic kulturowych. Jean, Belle i Ramon, thank you very much for being here. Bardzo pięknie wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. This is my sport, basketball. Yeah. How come you knew? Seriously, I do play basketball. I love it. Thank you very much. Thank you, sir. Basketball is life. Oh, it is life. It is. Thank you very much. And please hug your dad for this. Dad, thank you very much. Basketball for life. Michael Jordan, that was my hero. I don't know how about you, but Michael Jordan is the, and he's better than LeBron, of course. Okay, we have an agreement. Oh. Yeah, you were a born superstar. You answered so well. Thank you. Born Thank you. Superstar, man. Quit basketball and become an actor, man. How about showbiz in basketball? Oh, that's so strong. Tender. So that was the end of the vlog. Thank you so much, Poland. And Gosia, Beata, everyone whom we met. Bye. Bye.